rozmawia pan teraz z Lewicką i Wróblem. Jesteśmy agentami, czy nie? Pana zdaniem. A pana do jakiej loży zapraszali? To mnie ciekawiło. Od kiedy pan występował w takich mediach pełniących obowiązki prawicowych i konserwatywnych, a potem pan się przesiadł do tego mikrofonu, to tak się zawsze zastanawiałem. Panu teraz mina stężała, ale nie, ciekaw jestem, która to maszyneria na panu swoje baczne oko skupiła. Zdziwiony jestem, że... To się zastanów, Janku, nie, no sobie, w jakiej loży jesteś? Ja już znam odpowiedź i ja chyba jestem w stanie podać. Natomiast dziwi mnie, że... wobec akurat Wróbla, wobec którego tak łatwo jest znaleźć dobre argumenty rzeczowe, które by go wbiły w fotel, bo wiadomo, skrzeczy, nie kończy zdań, sepleni, nie wiadomo nigdy, co ma na myśli. To pan akurat wybiera taki zupełnie łatwy dla mnie do odparcia. No, w żadnej loży nie byłem prawicowcem, jestem dłużej od pana i nie zmieniam chorągiewki i w każdej sprawie, którą pan mnie zapyta, co myślałem w roku 89, co myślę dzisiaj, niestety cały czas mam tę samą zgodność i obserwuję z obrzydzeniem, jak wiele osób mających niestabilną psychikę próbuje się prezentować jako konserwatyści i prawicowcy. Mój Boże, nie próbujcie nawet. Ubierzcie się w co tam chcecie, ale nie zawracajcie nam, prawicy, głowy. Powtórzę z tą lożą, nie wypał, nie wiem dlaczego, żadna loża nie prosiła mnie o wstąpienie. No, ubolewam. To szkoda. Ta, o której pan mówił kilka razy przed przerwą, wygląda bardzo atrakcyjnie, ale chyba jest bardzo wpływowa. Chyba jest bardzo wpływowa, ale wciąż mnie nie chcą.